Opłata uzdrowiskowa to jest podatek lokalny, który jest pobierany od osób, które nas odwiedzają. Wstępne założenie jest takie, żeby powiązać opłatę uzdrowiskową z komunikacją naszą, która by funkcjonowała, tutaj może powiem coś z kosmosu, ale całkowicie darmowo dla wszystkich, dla turystów, dla mieszkańców bez względu na wiek. Także ona by naprawdę, i to była komunikacja składająca się z taboru co najmniej kilku autobusowego. Natomiast mówię, zobaczymy, jak rady miejskie się do tego odniosą. Jeżeli ten tutaj osiągniemy pole kompromisu, przypuszczam, że na sesję lipcową wróci temat i chcielibyśmy naprawdę postawić komunikację na nogi, a przy okazji, mówię, mieć dochód, którego w tej chwili nie ma, jeżeli byłaby podwyżka opłaty uzdrowiskowej, ale tak jak mówię, tą opłatę, czy na tą opłatę składaliby się przede wszystkim osoby, które nas odwiedzają, a w zamian otrzymywałyby tak darmowe przejazdy, czyli wchodzimy w ekologię, no i dwa, otrzymywałyby też materiały promocyjne, foldery informacyjne, też również za darmo.